Siemaneczko, witam was w nowym odcinku ze strony CSGO Skins na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie tworzyć bitwy ze skrzynkami limitowanymi. Mamy na ten dzisiejszy materiał 5900 zł, także wszystkie skrzynki wypróbujemy sobie na bitwach. Zobaczymy, ile tych bitew uda nam się dzisiaj zrobić, no i oczywiście ile z nich uda nam się wygrać. Na początku przypominam wam o tym plusiku. Tutaj możecie wpisać sobie kod IVERO, z nim dostajecie darmowe 2 10 groszy na pierwszą skrzynkę oraz plus 10% do doładowania konta i to działa przy każdym użyciu tego kodu. Także wpisujecie kodzik, klikacie aktywuj. Tutaj macie metody płatności, możecie sobie którąś wybrać i coś na CSGO Skinsa wpłacić. Ja sobie to zamknę, klikam teraz case batelki, klikamy nowa bitwa, dodaj skrzynię. No i rozpoczynamy sobie tutaj pierwszą bitewkę już za chwilkę. Wybieramy sobie tutaj skrzyneczki, także może 2% Crimson Web razy 3 niech będzie. 4% też sobie dajmy razy 2. Jakaś taka bitwa na początek, myślę, że za 1000 parę złotych może być. Może coś takiego, 1531. Dosyć spoko bitewka to będzie, mam nadzieję. Tworzymy sobie to, 8 tutaj rund mamy i klikamy dodaj bota. Bot Alex niech będzie. Także pierwsza bitwa nam się rozpoczyna i zobaczmy, co z pierwszej skrzynki. No dostajemy po wlepie. Nic dziwnego. Druga skrzynka. No tutaj kurczę już Neon Rider dla bota. No nie za dobrze, nie za dobrze. Trzecia skrzyneczka daje nam po wlepie. Następnie czwarta skrzynka. I co tutaj? Też wlepa. No to dobra, piąta skrzynka. 4% Crimson Web. Tutaj dostajemy też wlepę i teraz mamy dwie skrzynki 4% slaughter. No może tutaj jakiegoś slautera uda się zdobyć albo coś lepszego. Kurczę, nie, no Bowie Knife dla bota. Ostatnia skrzynka 4% slaughter. No i teraz tylko skrzynka 1% Dragon Lore może nas uratować w tej bitwie. Tutaj jakbyśmy coś dobrego dostali, to mielibyśmy wina. No i niestety tak się nie dzieje, tam w ogóle bot blisko Dragon Lora był nawet. Także pierwsza bitewka, no przegrana jest. Ja sobie to sprzedaję. Klikam nowa bitwa. Teraz tak, no 4% slaughter jeszcze raz bym tutaj dorzucił. Razy 3. Może też niech będzie 3% Dragon Lore. To mamy 2200 zł. No to może taka bitwa teraz. I tutaj dajmy tryb Underdog. Klikamy taką bitwę sobie, tutaj botka wybierzemy zaraz, teraz weźmy sobie innego bota, Adriana na przykład niech będzie, no i zobaczmy. Oby tutaj nic dobrego nam nie wypadało, tylko żeby bot coś dostał. Druga skrzynka, zobaczmy, może będzie lepsza od tych pierwszych. No dobra, też wlepa, po 13 groszy dostajemy. Trzecia skrzyneczka. No też wlepa, no i teraz ostatnia skrzynka, 3% Dragon Lore. Tylko tutaj w niej nadzieja. No i nie jest za dobrze. Nie jest za dobrze. Pod 4 złote, kurczę. No kto te 4 złote wygra? Jeszcze my przegraliśmy te 4 złote. A nie, dobra, wygraliśmy. 21,97 wygraliśmy łącznie. To jakiś cashback chyba wleciał w ogóle. No to zawsze coś, te 21 zł, chociaż no naprawdę, wolałbym tą bitwę jednak wygrać. Lecimy dalej. Tworzymy sobie następną bitwę. 3% Golden Coil niech będzie. 5% Empress może być, jak najbardziej. 1% Crimson Web. Slautera wrzućmy sobie. Crimson Weba tak samo. Kolejna taka bitwa, może to już niech będzie All In nawet. Coś takiego. 2244 zł. 19 rund tutaj mamy. No i to jest bitwa już o wszystko. Także miejmy nadzieję, że uda nam się ją zwyciężyć. Tym razem tworzymy sobie bitwę w trybie klasycznym. Mam nadzieję, że ją sobie wygramy. Bierzemy tutaj bota Emily. No i zobaczmy, jak nam ta ostatnia bitwa pójdzie. Pierwsza skrzynka. Zaczynamy tutaj oczywiście od wlepy. Easy peasy. Mam nadzieję, że ta bitwa będzie easy peasy. Druga skrzyneczka. Też ta sama wlepa. Po 25 groszy mamy. No i trzecia skrzynka Golden Coil. Też tutaj wlepka wypada. No i tak najważniejsze te skrzynki będą na pewno z Crimson Webami, czy tam ze Slaughterami. No tutaj to jakoś dużo i tak byśmy nie dostali, gdyby nam jakiś kałaszek wypadł. Nie no, bot już dostaje 2 kałachy na start praktycznie. I to z 2 skrzynek pod rząd. No to ja nie wiem. Miejmy nadzieję, że my przynajmniej kosy będziemy dostawać z tych oto skrzynek. Rozpoczynamy już od pierwszej skrzyneczki takiej. 1% Crimson Web, niestety trafiamy w lepę, bot tak samo. 423 zł do 88 groszy. Tutaj znowu wlepa. Kolejna skrzynka, co nam da? Daje nam oczywiście wlepę. Tutaj mamy 1% na slautera. No później już będzie po 4%, więc może te 4%
to będzie dużo i coś nam fajniejszego już wypadnie, jakiś Slaughter na przykład, albo ten Crimson Web, byłoby bardzo dobrze. No jak na razie złoty 39 do 400 zł. Kolejna wlepa. No nic się tutaj za specjalnego nie dzieje póki co. Jeszcze 7 skrzynek przed nami. Kolejna wlepa, no kurczę, 13 groszy. Mam nadzieję, że w tych 6 skrzynkach jeszcze coś się kryje tutaj dobrego. Dla nas oczywiście. Mam nadzieję, że nie dla bota. 5 skrzynek jeszcze. No teraz 4, no kurczę, zbliżamy się do końca. Jakoś to nie za specjalnie wygląda. Dobra, mamy Crimson Weba, znaczy Crimson Weba, Slaughtera, Bayonet Slaughter za 5800 zł nam tu wypadł. No i teraz tylko trzeba się modlić, żeby tutaj, słuchajcie, bot Emily nie trafił tego Bayoneta. O kurczę, kolejny w ogóle nam wypada, tylko inny stan, 4500 zł, 10 koła w ogóle mamy z tej bitwy. I ostatnia skrzynka, wlepka, no to mamy tutaj wina. Mamy, słuchajcie, wina, z tej bitewki wygraliśmy 10436 zł. Bitwa kosztowała 2244, także opłacało się tutaj zaryzykować. I dzięki temu ryzykowi tak naprawdę tą bitwę zwyciężyliśmy. No i fajnie, że w tych 6 ostatnich skrzynkach coś tutaj dobrego się dla nas kryło. Dzięki temu mamy wina. Także te 10 800 zł oczywiście z dzisiejszego materiału na pewno sobie zostawię. 25 zł mi tutaj zostało, to nie wiem, może sobie jeszcze tak po prostu na koniec otworzymy jakąś skrzynkę, na przykład Empress 1%, dwie takie skrzyneczki na koniec i będziemy, słuchajcie, ten materiał kończyć. No to już nam nic dobrego nie wypada, ale i tak mamy bardzo fajny profit, 25 groszy tutaj nam wypadło, ale z dzisiejszego odcineczka mamy, słuchajcie, 10 861 zł. Także zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się spodobał, no i do zobaczenia w następnych, trzymajcie się, cześć!